Na terenie województwa lubuskiego, podobnie jak na terenie całej Polski, możemy odnaleźć liczne upamiętnienia związane z okresem II wojny światowej. Niejednokrotnie przypominają one nam o ofiarach terroru niemieckiego, o zbrodniczej działalności państwa nazistowskiego w okresie II wojny światowej. Na terenie województwa lubuskiego mamy kilka takich szczególnych miejsc związanych z działaniami państwa niemieckiego. Są to m.in. miejsca pamięci, muzea w Dobiegniewie, w Kostrzynie, a także w Słońsku. Przedwojenny Sonnenburg, bo o nim dzisiaj będzie mowa, jego historia związana jest z mrocznymi wydarzeniami, które miały miejsce w okresie lat 30. i pierwszej połowie 40. XX wieku, a zakończyły się tragicznie dla ponad 800 osób. Początki tego miejsca sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to władze pruskie podjęły decyzję o wybudowaniu w tym miasteczku więzienia. Początkowo miało być to więzienie, które odpowiadałoby potrzebom systemu penitencjarnego Prus. Szybko jednak się okazało, że w okresie wiosny ludów zaczęli tam być przetrzymywani więźniowie polityczni. Więźniowie polityczni tak będący Niemcami, jak również Polakami. Wśród Polaków znalazła się grupa spiskowców z Poznania, którzy chcieli wywołać powstanie najpierw na terenie Wielkopolski, a później, które objęłoby obszar Trzech Zaborów, po to, aby wyzwolić państwo polskie spod dominacji zaborców. Tak zaborców niemieckich, jak i rosyjskich. Wśród grupy spiskowców znaleźli się m.in. Karol Libert, Aleksander Guty, także inne osoby, których celem było, jak już wspomniałem, wywołanie powstania. Osoby, które znalazły się w Sonnenburgu, oczekiwały na proces berliński, który bardzo szerokim echem odbił się w kręgach liberalnej Europy, był szeroko komentowany. Natomiast pomimo tego, że Ludwik Mirosławski wygłosił szeroko znaną również ówczesnej opinii społecznej płomienną mowę obronną, w której pokazywał, jaki był cel działalności, która w wielu relacjach miała wzruszać serca osób, które dążyły również do wolności w Europie, to jednak nie przełożyło się to na uniewinnienie spiskowców. Niestety wydano wiele wyroków skazujących, które skrupulatnie wykonano. W drugiej połowie XIX wieku miejsce, o którym mowa, czyli tutaj więzienie sonnenburskie, ze względu na potrzeby, jakie miało państwo pruskie, zostało rozbudowane. Do pierwszego skrzydła powstałego w pierwszej połowie XIX wieku dobudowane kolejno i tym samym osiągając pod koniec XIX wieku możliwość przetrzymywania prawie 1000 osób na terenie tej placówki. Do 1918 roku w tym więzieniu znajdowali się głównie przestępcy pospolici. Natomiast po 1918 roku zaczęto tam ponownie kierować więźniów politycznych. Ze względu na mającą miejsce rewolucję w Niemczech podjęto działania związane z skierowaniem do m.in. tego więzienia wielu działaczy o poglądach lewicowych. Te osoby trafiały tam z początkiem lat 20. przebywały do 1928 roku, kiedy to ogłoszono amnestię. Sposób ich traktowania dzisiaj można by było określić jako wielce niehumanitarny. Przede wszystkim ograniczone racje żywnościowe, różnego rodzaju szykany związane chociażby z preferencjami politycznymi. Po 1928 roku, po ogłoszeniu amnestii, działalność tego więzienia została ograniczona, ale mimo to władze państwowe stwierdziły, że należy dokonać remontu w tej placówce. Ponieważ od samego początku, kiedy ono powstało, źle funkcjonowało tam system ogrzewania, kanalizacja, więc osoby, które tam przebywały z natury, były też narażone na to, że mogły nabawić się różnego rodzaju chorób związanych chociażby z wilgocią, a więc tutaj gruźlica, zapalenie płuc, co też skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi.
Pod koniec lat 30. pomimo wykonanego remontu zdecydowano, że ta placówka chyba już nie będzie przydatna i z początkiem kolejnej dekady została zamknięta. Ponieważ jednak miejscowa ludność była bardzo istotnie zaangażowana w funkcjonowanie tego więzienia poprzez dostarczanie różnego rodzaju produktów, poprzez wykonywanie różnego rodzaju prac na rzecz tego zakładu, to w momencie jego zamknięcia utraciła źródło dochodu. To oczywiście wywołało ogromne niezadowolenie miejscowej ludności, ale przed wyborami 1933 roku startujący w nich jeden z działaczy NSDAP jako postulat wskazał ponowne uruchomienie tego miejsca jako placówki więziennicze. I rzeczywiście udało mu się słowa dotrzymać, ponieważ już w kwietniu 1933 roku placówka została ponownie otwarta. Wiązało się to z tym, iż po przejęciu przez Hitlera władzy w berlińskich więzieniach okazało się, że jest zbyt mało miejsca dla przeciwników nowego porządku. W związku z tym poszukiwano miejsca, gdzie można by było kolejne osoby aresztowane umieścić. Okazało się, przypomniano sobie, że przecież w Sonnenburgu jest duża placówka, w związku z tym ponownie ją otworzono. Jednakże tym razem nie otworzono więzienia, ale jeden z pierwszych obozów koncentracyjnych. Zaczęto szybko kierować do tego miejsca osoby, które nie zgadzały się z panującym reżimem politycznym i możemy sobie zacząć tylko wyobrażać, w jaki sposób te osoby były traktowane, skoro mamy do czynienia już z obozem koncentracyjnym. Chciałbym Państwu przytoczyć fragment relacji Klasa Meyera, który trafił do Sonnenburga już w kwietniu 1933 roku. Ta relacja też pokazuje, jak od początku traktowano więźniów i co później się z nimi właśnie mogło dziać. A więc cytuję. Na dworcu panował straszny rwetes. Nagle stanął przede mną Esaman, zaczął wrzeszczeć, czy nie jest mi zimno. Zaprzeczyłem. Mimo to powiedział. Marzniesz przecież, zabierz płaszcz Żydowi, on i tak już go nie potrzebuje. Widziałem, jak wskazał na starszego mężczyznę. Nie wykonałem tego rozkazu, za co Esaman uderzył mnie mocno w twarz. Krew ciekła mi po ubraniu. Obecni byli na dworcu mieszkańcy miasteczka, bardzo liczni. Powiedziano im, że to my podpaliliśmy Reichstag. Byliśmy bici, opluwani, zarówno przez rodziców, jak i dzieci. Musieliśmy śpiewać, Niemcy ponad wszystko, a SA uderzało nas przy tym pałkami. Najbardziej byli bici przedstawiciele ruchu lewicowego. Tutaj dalej wspomniany bohater wymienia, jak to się działo, jak to wyglądało. Natomiast, proszę Państwa, trzeba zauważyć, że Niemcy bardzo źle traktowali, to takie delikatne słowo, bardzo źle traktowali osoby, które przebywały w tym miejscu. Stosowano różnego rodzaju tortury. One już zostały ukształtowane w latach 20. Tutaj do nich wracano i między innymi jedną z takich tortur były nieustanne ćwiczenia fizyczne. No, ktoś by mógł powiedzieć, dobrze, ćwiczenia fizyczne, nie ma w nich nic złego, ale jeśli przez wiele godzin wykonujemy tego rodzaju działania, to przy słabym wyżywieniu, ponieważ tam wyżywienie było rzeczywiście liche, bardzo często karą za różnego rodzaju, w cudzysłowie, wykroczenia było właśnie ograniczenie żywności, czemu próbowano zaprzeczać oczywiście w różnego rodzaju relacjach, informacjach prasowych, gdzie wskazywano, że oczywiście każdy dostaje taką rację żywnościową, jaka powinna być, jaka powinna starczyć na zapotrzebowanie dorosłego mężczyzny, co oczywiście było nieprawdą. Zakazywano wszelkiego kontaktu ze światem zewnętrznym. Niejednokrotnie kierowano do izolatki osoby, które w mniemaniu władz więzienia dokonywały wykroczeń. Te izolatki były tak małe, tak ich powierzchnia była niewielka, że trudno nawet tam było w nich ukucnąć.
Więc wielokrotne stanie powodowało wyczerpanie, zmęczenie, torturę organizmu. Niemcy też dopuszczali się oczywiście nagminnego bicia, obrażania, opluwania osób, które były więźniami tego miejsca i tak jak powiedziałem, różnego rodzaju tortury w postaci chociażby nieustannego powtarzania ćwiczeń. Jeśli którykolwiek z więźniów nie był w stanie nadążyć, to był bity za to, że nie nadążał. Tak w okresie lat 20., jak i w latach 30., kiedy osoba tutaj będąca więźniem była recenzurowana z różnego rodzaju powodów. W latach 30. bardzo często to były względy rasowe, bardzo mocno Żydzi byli na szykany nastawieni. To wtedy nieustannego rodzaju pytania kierowano, typu jesteś Żydem, żeby się przyznała taka osoba, czy jesteś na przykład komunistą, czy jesteś socjalistą. Jeśli te osoby zaprzeczały, to były bite za to, że zaprzeczają, a w momencie, kiedy pojawiało się twierdzenie przyznające rację prześladowcy, to wtedy kolejny raz taka osoba była bita za to, że przyznała się, że jest na przykład Żydem, że jest socjalistą itd. itd. Władze niemieckie kierowały do tego więzienia osoby o bardzo różnej proweniencji społecznej i nie przejmowały się, że jest to znany adwokat, znany lekarz, znany literat. Jeżeli ktoś się sprzeciwiał, to był kierowany do Sonnenburga i poddawany różnego rodzaju szykanom. W okresie funkcjonowania tego miejsca